Witam wszystkich. A więc dzisiaj rano wypuściłem gołąbki. Wieczorem już wypuszczałem i wypuszczam teraz już. Są wszystkie. Ostatni z nich mi w sobotę. Tutaj wypuściłem właśnie i nie puszczałem dźwięku sowy. Dzisiaj miałem dźwięk sowy rano. Latały. A więc sztuczna sowa i dźwięk to działa. Tak będę się trzymał tego. Tu mi żonka zrobiła kwiatki. Ja sobie w środku też dokończyłem tutaj. Teraz właśnie dałem karmę. Teraz dałem karmę, wody dostały, janine pasy. O, tu dokończyłem w końcu dewentylację. Te się zamykają. Umiałem tylko siatki same i te pleksa. Po obu stronach są zrobione. Wydziubuję resztę sobie. Jęczmień na koniec i owiec. No, tu wisi. Tutaj już jestem zabezpieczony, aby sowa nie działała. Będzie mam porobione te już. Trochę wcześniej dzisiaj wróciłem z pracy. Się udało porobić. Młodziki też się już tu dziubią. Podziubały. Młodzikom dałem bardzo dużo. Nasypałem. Tam mają uchylone. Się wygrzewają na słoneczku. W zeszłym roku wypuszczałem tylko rano i ginęły, ale nie tak dużo jak teraz. Teraz ostatni mi zginął w sobotę. To zaraz przyjdę kawałek dalej, się tam przejdę. Idę przejść z różką tam z tyłu za gołębnik. To leżą tylko piórka. Znalazłem dzisiaj obrączkę, tylko same piórka i karma została i piórka. Żadnej kości, nic nie ma. Cały sporadowany jest gołąbek. Byłem pióra, by nie poszczyk. I syn właśnie mi mówi, że w sobotę jechał, to leżał gołąb. Zażarty. Ja dzisiaj jechałem z pracy, właśnie tamtędy, tutaj tyłem wracałem. Piórka, wysiadłem i znalazłem obrączkę z mojego gołębia, od mojego. Także tutaj nie wiem, co zrobić z tym, bo to chcę już to wywalić. Na razie wystawię za płot. Ktoś będzie chętny, to tam pogadam z nim. Tamten młody już jest duży dosyć. Tam jeszcze jest, powiedzmy, około tygodnia. Czekaj, gdzie jest tamtyk. Młody już jest taki. Tylko może pokażemy. Te są dwa białe, a ten taki szymelek biały wyszedł. Jeszcze z tydzień czasu i będzie wszystko w porządku. Będę mógł sobie go wziąć na bok. Tą parkę zlikwiduję, tylko tam nie zdążyłem wziąć tej samiczki białej i tego samczyka odłożyć i zniosę jajko. I teraz nie wiem, czy podłożyć sztuczne, żeby zeszli. Ten tydzień może zejdą. Dlatego tutaj nie chcę, tutaj ten zrąbek. Tam wysypać ten łupek, żeby ta brzoza odsłonić. Żeby też było ładnie trochę. I tyle. Także zrobię pauzę, przejdę tam, pokażę te piórka, co zostało po gołąbku. Także jestem na miejscu. Same piórka zostały. Po gołębiu i karma. Nie ma nogi, nie ma nic.
kości żadnej nie ma. Wszędzie tutaj pióra leżą. I obrączka była w tych piórkach. Właśnie. Nie wiem, czy to tutaj musiało coś tutaj to zeźrzeć do końca. Gołębniczek mam tam. To są pióra. Na żal, ale mam nadzieję, że już to był ostatni. Dobra, robię pauzę, idę do domu. Już jestem. Normalnie jak jechałem z pracy, to szok, jak zobaczyłem te pióra tam. Wtedy na jednym filmiku mówiłem właśnie, że przyspłoszył. To wtedy mi zginął, w tym dniu mi zginął. I dwa przyleciały i ten trzeci już nie. Tu mi zostało jeszcze tylko zrobić te szuflady pod te woliery. Szuflady pod te woliery mi zostało zrobić. I teraz jak mam wszystkie już te w środku wentylacje porobione, to tutaj w tym wytnę. Kratki wytnę. No i skończone, nie? Bo tam szuflady pod spodem to zrobię sobie na przyszły rok. Na spokojnie. To chcę, żeby tylko tak było i to chcę się pozbyć tego. Że tutaj mam na trawka, żeby była i gołębniczek. Altanka, piwko sobie otworzę. I lepszego odpoczynku nie mogę sobie wymarzyć. Niż przy gołąbkach. Także zamówiłem tam te trzy sowy, jak wspominałem, na innym odcinku. I jeszcze tam poprzekręcam sobie w koło, żeby były. Za gołębnikiem będzie jedna. Przed domem będą dwie na płocie. Z jednej i drugiej strony, żeby było w koło takie z sowami. Może jeszcze lepiej to coś pomoże. I tych płyt CD jeszcze więcej wywalę. Poprzekręcam gdzieś tak, żeby nie było, nie szpeciło mi to, żeby świeciło w górę od słońca. Także kończę, pozdrawiam, cześć.